Cześć, ja jestem Asia, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jedziemy na śniadanie. Mamy weekend, więc jest też z nami Serhat. Cześć. Z tyłu siedzi Alex i Serhat pracy dostał takie kupony na śniadanie. Bilety takie na śniadanie. I jedziemy sobie zjeść tureckie śniadanko. Ale będzie to inne śniadanie niż takie, które możecie kojarzyć, które pokazywaliśmy, bo będzie to śniadanie w formie otwartego menu, czyli takiego, wiecie, szwedzkiego stołu. Będzie można sobie nabrać, co się chce, a nie, że oni Wam przyniosą wyznaczone produkty do stolika. Jesteśmy już prawie przy końcu drogi do restauracji. Potem mamy plan jechać. Boże. Mamy plan jechać do pewnego miejsca, ale to zobaczycie. Bo tam was jeszcze nie zabierałam. Także jedziemy, najemy się, później musimy uśpić Aleksa. Alex musi iść spać po śniadaniu. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Także miało być sekret, ale już Serhat wygadał, że będziemy jechali. Że będziemy jechali do IKEA. Musimy kupić Aleksowi pudło na zabawki. Także jedziemy, jemy, usypiamy Aleksa i będziemy sobie spokojnie w tej IKEA wszystko oglądać. Także chodźcie dzisiaj z nami, spędźcie z nami. Pokaż, czekaj, I have to correct this. It's like without city management knowing, I put like another floor. O tak, okay, tak się prezentują nasze talerze. Ja mam bardziej na zdrowo. Serhat ma bardziej na niezdrowo. Co? Tutaj mamy kilka deserów i oliwki, nie wiem. I dżem. A tu jest talerz Aleksa. Takie otwarte menu, każdy mógł sobie wybrać to, co chciał. Mamy też herbatkę, Zacha też ma herbatkę. Alex pije wodę. Alex pije wodę, także jak ktoś nawet tak jak ja jest zdrowo, to jest co wybrać. A jak ktoś jest niezdrowo, tak jak Serhat, to też jest co wybrać. It's with nut. Z orzechami tutaj jakaś rolatka, chlebek. Także smacznego. Jak też możecie zobaczyć, możecie ogólnie po śniadaniu. I mamy wszystko. Turcji pięknie przystrojone z okazji setnej rocznicy Republiki. Wszędzie są właśnie takie piękne flagi. Tutaj mamy na Sky Towerze jedną dużą, tu jest kolejna wielka, tutaj mamy takie małe, wszędzie są flagi. Także my idziemy do auta, bo Alex już drzemka time, a my będziemy puszować po IKEA. Nie wiem jak wy, ale mi się w IKEA zawsze wszystko podoba. Ja bym mogła ogólnie zamieszkać w IKEA i mieć taką kuchnię albo taką jak tam z tyłu. Ale ogólnie powiem wam, już tak odbiegając trochę od tematu, że IKEA w Turcji jest dosyć droga. U nas to jest takie miejsce, żeby sobie dosyć tanio, Asia, kocham je, to tanio, nie tak umeblować, tanio umeblować mieszkanko, natomiast w Turcji to jest drogie miejsce. To nie tak długo. I to wszystko tutaj trochę więcej kosztuje. Nawet przeliczając sobie na złotówki jest drożej. Także my w Turcji w IKEA praktycznie nic nie kupowaliśmy. Gdzieś tam na początku talerze, miski, patelnie, ale tak to niekoniecznie. Powód naszej wycieczki do IKEA, pudełeczko na klocki Lego. Plup, plup. I gdzie jest cena? Tutaj. Ile? Za takie pudełeczko 200 lat. Jaka przepiękna pościel. Może cena nie jest jakaś duża, bo ja kupiłam ją w podobnej cenie na internecie, ale śliczna. Aha. Piękna jest. Myślałam, że jest tutaj ubrana, ale to jest tylko przyczepione na wsówki. Tutaj są łóżeczka i myśmy Aleksowi kupili łóżeczko, to co widzieliście, bo te ceny w IKEA to są przerażające. Myśmy za cenę tego łóżeczka kupili łóżko, szafę i szafeczkę, więc jasne. A takie łóżeczko ma u moich rodziców i obstawiam, że ono nie kosztuje w Polsce aż tak dużo. Nawet, o, 3500. Okay. Niby ładne rzeczy, ale powiem wam, że dużo, jak na turecki koszyk, znaczy turecki portfel, to sporo. My jak wzięliśmy ślub, to kupiliśmy dokładnie ten zestaw i nie pamiętam ile on kosztował, ale obecnie kosztuje w przecenie 1099 lir tureckich.
Taki zwykły biały. 8 po 8. Także tak. Te też są fajne. Takie kwadratowe bardziej, bo w tym to ja nie lubię zupy jeść. Ja bardziej wolę właśnie takie miskowate rzeczy. No ale trudno, takie kupiliśmy. Ładna poszewka, co taka z pomponami? Jedna sztuka. 400 lir. Tutaj są pompony akurat na górze, nie na przyboka, po bokach. 400 lir. Tutaj jakaś inna, troszkę tańsza. Powiem wam, że ceny jak za poduszki są zabójcze. 329, 319. Tu mamy taki śliczny, nie wiem, krzesełko takie, niby bujane, ale cena też jest piękna, więc nie dziękuję. W ogóle myśleliśmy, żeby kupić taki właśnie mały stoliczek. Stoliczek i dwa krzesełka. Ale chyba będziemy szukać gdzieś w internecie, a nie tutaj w IKEA, bo nie jest jakoś super dobrze wykonany. Ceny są, jak widzicie, ładne. Malutki fotelek dla dziecka, on jest naprawdę malutki. 3800. W tle słyszycie turecki marsz, bo teraz wszędzie jest puszczany, z racji tego, że zbliża się wielkimi krokami setna rocznica Republiki, to wszędzie jest ten hymn puszczany, a Serhat... Serhat wpadł w zakupowy szał i kupowałby wszystko, nawet nie patrząc na cenę. Nie muszę go tutaj stopować. A, okej, okay, dobra. To wiem. Tutaj raczej nie. I muszę go stopować, bo to są rzeczy niepotrzebne. Myśmy przyszli po pudło na klocki Lego i nic więcej, także nie dam się na nic naciągnąć. Chyba też samo za siebie mówi to, że tu jest drogo. Fakt, że jest pusto. Jest weekend i zazwyczaj w galeriach i w takiego typu sklepach jest pełno, natomiast w IKEA jest pusto. I ja się nie dziwię, bo my kupujemy różne rzeczy przez internet i płacimy ponad połowę mniej niż to, co tutaj jest, no ale jakby ja rozumiem kurs waluty i tak dalej. Także no niestety, ja czekam, aż dojdziemy do miejsca ze świeczkami, bo ja bardzo lubię wąchać te wszystkie, wiecie, świeczuszki, może jakąś wezmę i się skuszę na jedną bądź dwie. Ktoś tu wstał i jesteśmy na świeczkach, świeczuszkach, także będziemy wąchać. Asia bardzo lubi. Tak, świeczki. Śmieszną historię odnośnie IKEA. Tutaj zawsze na samym końcu jest ten magazyn. Jak coś wam się jakby podoba, chcecie kupić, to przychodzicie na magazyn i wybieracie te rzeczy. Ja kiedyś z moją mamą podobał nam się chyba stolik. Ten na wystawie. Wyobraźcie sobie, że myśmy go zabrały. Ten jakby stolik z wystawy. Złożony. I poszliśmy z nim do kasy. Ale wstyd był. I dopiero przy kasie nam pani powiedziała, że to w ogóle tak nie działa. Że trzeba przyjść na magazyn, znaleźć odpowiednią jakby alejkę i wziąć to wszystko złożone w pudle. Nowe, jakby niezniszczone. A myśmy wzięły już to z wystawy. I poszliśmy do kasy. O Boże, zaraz wam pokażę. Choinki. Patrzcie, już mamy święta. Dobrze, że jest IKEA, to w Turcji można trochę poczuć święta. I choinki są w takiej cenie 1200. O Boże. My mamy w domu taką mniejszą. Tak, taki. Ale w tym roku chcielibyśmy mieć taką dużą choinkę, dlatego, że już mamy małego ze sobą. Jak? Albo jak? Piękne są te wystawy, powiem wam. Idziemy tutaj. Czekaj za chwilkę. Tutaj pięknie przystrojona jakby kuchnia, stolik, jakieś właśnie czerwone dekoracje, choinka. Piękne są też te gwiazdy, ale no nie wiem, jakoś nie w naszym stylu. Natomiast choinka i wszystkie te świąteczne dekoracje jak najbardziej. Ozdoby też są, ale powiem wam, że jakość tych ozdób jest no, słaba. Jeszcze za taką cenę. Tutaj za 25 sztuk takich malutkich macie, o Boże, 279 lir. 279 lir za takie malutkie ozdoby, 25 sztuk. Tutaj macie 400 lir za zestaw. Jeżeli chodzi o gwiazdę, 200 za gwiazdę. Plastik taki strasznie cheap, jak to się mówi. Tutaj jest taka inna ładna gwiazda. I zaraz zobaczę, ile ona kosztuje. Okay, więc za tą gwiazdę też jest 200. Powiem wam, że no jakbym miała porównywać te dwie, no to raczej wybiorę tą po prawej niż tą po lewej, która wygląda jak z jakiegoś najtańszego plastiku.
Tutaj kolejna świąteczna rzecz, podstawka, taka filcowa na stół za 70 lir za sztukę, ale fajna. Jakby nie kupię, bo to niekoniecznie mój styl, ale taka z braku laku, jak nie ma dużego wyboru, to fajna. Tutaj są znowu chusteczki, ale małe, to nie jest ten duży rozmiar. Jak dłoń, to są te mniejsze, więc nie, my zazwyczaj kupimy te większe. O, to akurat jest fajna, ten fajny stojak na chusteczki za 68 lir. I tu chyba się może na to zdecyduje, bo my nie mamy takiego stojaka i zawsze kładziemy te chusteczki, wiecie, tak na stole brzydko, a tu jest stojak, także stojak biorę. Wyszliśmy i powiem Wam, że jestem z nas bardzo, bardzo dumna, bo wyszliśmy z pudełkiem, po które przyszliśmy, trzema świeczkami, które dostałam od Serhata i tym stojakiem na serwetki i nic poza tym, nie kupiliśmy żadnych, wiecie, bibelotów, niepotrzebnych rzeczy, które później by tylko leżały. Zanieśliśmy zakupy do samochodu i idziemy jeszcze szybko, bo tutaj jest zaraz koło IKEA galeria. I w tej galerii mają H&M. A w Bursie mamy tylko dwa, więc idziemy do H&M-u, bo ja bardzo tam lubię kupować Aleksowi leginsy. Mam nadzieję, że coś znajdziemy, albo po prostu popatrzymy, a później musimy iść na bazar. Z racji, że dzisiaj jest dzień bazaru, to jeszcze musimy zahaczyć w drodze powrotnej o bazar. Niekoniecznie nam się chce, ale trzeba, bo później cały tydzień nie będziemy mieli warzyw w domu i jajek. Także wchodzimy do galerii, musimy przejść kontrolę. Kolejna flaga. Ale tych flag zobaczycie teraz ogrom, jeżeli jesteście w Turcji. Także wchodzimy i H&M. Przyjechaliśmy do domu, odpuściliśmy szukanie tego H&M-u, bo przeszliśmy galerię całą i już jak już znaleźliśmy ten H&M na końcu, już po prostu nam się nie chciało wchodzić, więc jesteśmy w domu. Serhat pojechał na bazar, ja jestem z Aleksem w domu i uznałam, że poruszę pewną kwestię. Nie jest ona raczej kontrowersyjna, aczkolwiek chciałabym trochę uczulić ludzi i dać im taki impuls do myślenia. Chodzi tutaj o... Może mi się głos łamać. Ja od jakiegoś czasu mam taki słabszy emigracyjny czas i ludziom się ogólnie wydaje, że nam na emigracji jakby nie ma prawa być ogólnie smutno, przykro, nie mamy prawa tęsknić za domem, bo w końcu nikt nas nie zmuszał do emigracji. Ale pragnę podkreślić, że niektórzy jakby emigrowali nie dlatego, że marzyło im się wyprowadzić z Polski, ale na przykład emigrowali do pracy. Bądź tak jak ja do osoby, którą się kocha, tak? Czyli do, na przykład ja dla Serhata. I jak najbardziej ma nam być prawo przykro. Mamy prawo tęsknić, a bardzo często również wy jakby nie... Mówię do nikogo personalnie, ale wy jako ludzie macie takie przeświadczenie, że my nie mamy prawa być smutne, smutni, bo po prostu nie, bo atakujecie zaraz, że jak wam się nie podoba, to przecież wróćcie sobie do tej Polski, jeżeli tylko narzekacie. Ale tu nie chodzi, kochani, o narzekanie, tu chodzi o taki po prostu ludzki smutek, ludzką tęsknotę. Na przykładzie Turcji większość moich znajomych do Polski jest w stanie polecieć tylko raz w roku, na tydzień bądź dwa, maksymalnie na miesiąc i to jest jedyne, co one widzą, rodzinę, znajomych, przyjaciół, swoje rodzinne strony, bo taka podróż jest naprawdę droga, żeby polecieć i wiecie, kamera w telefonie tego wszystkiego nie odda. Ja na przykład teraz mam taki słabszy czas. Dobrze, że mam Aleksa, to zawsze się pośmieje. Gdzie wiecie, idą święta. Mnie w tym roku święta nie będzie w Polsce. Najprawdopodobniej w Polsce będę dopiero gdzieś tam w maju. Bądź na wakacje.
I dla mnie to jest naprawdę długi czas bycia z daleka od mojej rodziny i takiej rozłąki z rodziną. I wiecie, to jest takie smutne, kiedy oni się spotykają w niedzielę nawet na głupi obiad, a mnie tam nie ma. I wiecie, ja mogę sobie przez kamerę pogadać, ale to nie jest to samo. Więc zanim się rozryczę, to chciałabym was uczulić trochę takiej ludzkiej empatii i takiego powstrzymania się od głupich komentarzy, bo nie wiecie, jak to jest u kogoś po drugiej stronie, bo nie zawsze emigracja to jest czyjeś marzenie, tylko to jest po prostu jakby mus i sytuacja, którą i decyzja, którą musieli podjąć. Także proszę was, kochani, zanim powiecie cokolwiek, czy do mnie, czy do innych osób, które są na emigracji, jakieś takie uszczypliwe komentarze, to pomyślcie, co może czuć ta druga osoba. Także bardzo dziękuję. No i to tyle w sumie. Przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony bądź dotknięty tym, co powiedziałam w poprzednim kafelku, ale już musiałam to z siebie wyrzucić, bo już we mnie tak długo to się działo i nareszcie czuję taką jakby ulgę. Nie zmienia to faktu, że tęskni mi się ostatnio za Polską, za domem, za rodziną, ale coś zrobić, takie jest życie. Przygotowałam sobie wodę z cytryną, bo inna woda mi przez gardło niestety nie przechodzi. Zjem zaraz szybki lunch, mamy pidę z wczoraj, zaraz wam pokażę. Później położę Aleksa na drzemkę i po prostu usiądę sobie sama w ciszy, bądź posłucham jakiejś muzyki, bo powiem wam, że faktycznie mam taki ciężki czas, że szybko wybucham, więc muszę coś z tym zrobić, bo jednak mam małe dziecko, nie mogę tak wybuchać. No ale co, jak to niektórzy mówią, w Turcji nie można tęsknić za Polską. Będąc w Turcji, nikomu nie jest przykro i nikt za nikim nie tęskni. Ja tęsknię i się tego w ogóle nie wstydzę. Tęsknię za mamą, tatą, bratem, siostrą, psem mojej mamy, który jest wielki i się go boję, staruszkiem Boryskiem, naszym psem. Tęsknię po prostu za wszystkim, za rynkiem we Wrocławiu, za moim pokojem w domu rodzinnym moich rodziców. W sumie już nie mam, tylko moim Aleksa i Serhata. Dosłownie za wszystkim tęsknię. Ale zazwyczaj jakoś z tym, wiecie, żyję, funkcjonuję. Natomiast ostatnio jest mi tak ciężko, że najchętniej to bym się spakowała i poleciała, ale to nie jest takie łatwe. No więc już wam pokazuję pidę. Okej, mam pidę. Ja je przekroiłam co prawda na pół, bo one były takie długie. I włożę je dosłownie na 5 minut do frytkownicy beztłuszczowej, tak zwanego airfryera. I zjemy szybki lunch i mam nadzieję, że Aleks szybko pójdzie na drzemkę. Także chodźcie, zjemy pidę. W ogóle, jakby ktoś chciał przepis na ciasto do pidę, to wam napiszę w opisie filmu, więc sobie zajrzyjcie. Okej, udało się. Aleks śpi. Trochę nie mógł zasnąć, bo Serhat wraz z sąsiadem montowali ogromną flagę między naszymi dwoma balkonami, więc zaraz wam pokażę tą ogromną flagę, jak wygląda. Będę ogarniać kuchnię, ale zanim ogarnę kuchnię, muszę wam coś pokazać. Jeżeli oglądaliście ostatni haul, to nie jest brudne. To jest ślina Aleksa. Zostawiam je na pamiątkę, żebym za nim zbytnio nie tęskniła. Jeżeli oglądaliście ostatni haul zakupowy, to na pewno będziecie kojarzyć ten stepem. Ten w paski z szerokimi rękawami. On mi się tak bardzo podobał i taki jest wygodny, że zamówiłam drugi. Tyle, że czarny. Jestem zachwycona. Jest identyczny, tylko jest czarny, więc będę miała w dwóch kolorach. Idę go wypłukać, czy tam wyprać, albo go po prostu pewnie najpewniej wrzucę do kosza na pranie. Idę wam pokazać flagę i będę była naczynia.
coś, czego zaraz po prasowaniu najbardziej nie lubię robić. Mówiłam wam, że ta flaga jest ogromna. Ona naprawdę jest ogromna i ona wisi pomiędzy jakby naszym balkonem, a balkonem sąsiada z innego budynku, więc jest ogromna. Serwiłam sobie bardzo lekką kawę. Ale to dlatego, że od chyba 3 dni boli mi głowa, okropnie boli mi głowa. Żadne tabletki nie dają rady, także Amol, który sobie przywiozłam z Polski, wetrę sobie w skronie. Bo jakoś to mi zazwyczaj bardzo pomaga. Ale wydaje mi się, że to też kwestia tego takiego gorszego samopoczucia. Ten ból głowy może być. Więc po prostu korzystając z tego, że Alek śpi, nie będę ogarniała domu. Tylko po prostu sobie usiądę i odpocznę. W związku z tym chciałabym wam bardzo podziękować za wyjście z nami na śniadanko i do Ikei. I zostawcie jakieś ciepłe słowo. Albo nie, jeżeli nie chcecie. Bardzo wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Filmie. Tymczasem ja i moja litrowa kolonia się z wami żegnamy. Trzymajcie się cieplutko, pa!